Po zakończonym szczycie klimatycznym w Glasgow czas na realne działania. Głos młodych aktywistów z całego świata został wreszcie usłyszany. Zmienia się postrzeganie problemu zmian klimatycznych i smogu. Odwiedzamy województwo śląskie, jeden z najbardziej zanieczyszczonych obszarów w całej Unii Europejskiej, ale to ma się wkrótce zmienić. 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie uchwała antysmogowa. Wszystkie kopciuchy z terenu województwa śląskiego mają zniknąć. To tyle teorii, teraz sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Na Śląsku za fatalną jakość powietrza odpowiada węgiel, konkretnie palenie nim w piecach, które nie spełniają norm. Ale problem smogu nie dotyczy tylko Polski. W Bukareszcie jakość powietrza także często przekracza dopuszczalne normy. Principalele trei probleme pe care le avem în România, o calitate aerului din orașe, sunt traficul, încălzirea, sistemele de încălzire și lipsa spațiilor verzi. Traficul cuantifică cam 60% din poluarea din orașe. Este o medie de altfel și a Uniunii Europene. Aici avem probleme cu flota auto, care este îmbătrânită, poluantă. Avem probleme cu transportul în comun, care nu este bine gândit și nu avem posibilitatea de a-l folosi în fiecare zi. Și avem o problemă cu faptul că nu avem în orașe zone de emisii reduse. Dacă ne uităm la încălzire, avem un sistem centralizat de încălzire foarte învechit, pe bază de vapoare de multe ori funcționează acesta. Și avem foarte multe centrale individuale care deja e cunoscut faptul că poluează destul de mult. Pe partea de spații verzi avem o problemă reală, cel puțin în București, unde avem numai 9 metri pătrați pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă de 3 ori mai puțin decât ar trebui să avem. Aceasta este o medie europeană și de asemenea o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății. V 2013 roku Zdzisław Kuczma, mieszkaniec Rybnika, wytoczył proces Skarbowi Państwa za to, że państwo polskie naraża jego życie i zdrowie. Chodzi oczywiście o jakość powietrza w Rybniku. No, poszedłem do sądu, wniosłem sprawę o zapłatę zadośćuczynienia przez państwo oczywiście za naruszenie dóbr osobistych polegające na tym, że no, od kilkudziesięciu w zasadzie lat żyje się w Rybniku w zanieczyszczonym powietrzu ponad miarę. Sąd okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo, następnie apelacyjny oddalił apelację. Sądy uznały, że nie ma takiego dobra jak prawo do życia w czystym środowisku. Mieszkańcy województwa śląskiego mieli 4 lata na dostosowanie się do nowych przepisów i do wymiany tzw. kopciuchów, czyli pieców węglowych, które nie spełniają norm. Od 1 stycznia będą kontrole i mandaty. Ci, którzy nie zrobili nic, będą karani. Ci, którzy podjęli wysiłek, skorzystali z edukacji, z dotacji, a nie udało się pewnych rzeczy sfinalizować, na przykład podłączyć gazu, nie z winy najczęściej inwestora, no to będzie okres przejściowy, ale jasny też sygnał, że kolejna kontrola nastąpi. Także zero tolerancji dla tych, którzy nie zrobili nic. Ja bym nie szedł w żadną taryfę ulgową, tak naprawdę jest kwestia akcentów. Trzeba rzeczywiście w danym roku wybrać, czy inwestujemy w nowy samochód, w remont kuchni, czy wymianę źródła ciepła. Jesteśmy w Oświęcimiu, gdzie w sezonie grzewczym normy jakości powietrza są niemal non-stop przekroczone. Ale to, co cieszy, to rosnąca świadomość społeczna. Mieszkańcy chcą wymieniać swoje piece i chcą w końcu oddychać czystym powietrzem. Rozmowy z mieszkańcami pokazują, że protesty młodego pokolenia, na przykład młodzieżowego strajku klimatycznego, przyniosły rezultat. Problem smogu nie jest już marginalizowany. Władze w Polsce zauważyły problem, choć na realne efekty będziemy musieli, tak w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nieco poczekać. Dla Enter, Bartłomiej Bublewicz.